Dodatkowe 11 milionów złotych dotacji z budżetu województwa wesprze inwestycje 19 podlaskich samorządów. Tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa. Oznacza to jeszcze więcej zrealizowanych lokalnych projektów. Zainteresowanie samorządów dotacjami na inwestycje jest bardzo duże. Widząc te potrzeby, jako Zarząd Województwa Podlaskiego staraliśmy się znaleźć dodatkowe pieniądze na realizację tych przedsięwzięć. Takie projekty oddolne są przemyślane i dają nam gwarancję, że są to inwestycje rzeczywiście potrzebne lokalnym mieszkańcom. Spośród dotacji przyznanych podczas sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego zdecydowanie najwięcej dotyczy inwestycji infrastrukturalnych. To projekty, które poprawią jakość i bezpieczeństwo mieszkańców gmin. Samorząd Województwa Podlaskiego w tym roku w budżecie przeznaczył ponad 20 milionów złotych na dotacje dla gmin, które potrzebują pomocy samorządu województwa. Przeznaczyliśmy 400 tysięcy dla gminy Łomża w postaci dofinansowania oświetlenia właśnie na ulicy Młynarskiej, ale również na wybudowanie mini obwodnicy wsi Podgórze, ulica Bociania. Dobre działania gminy Łomża, która dba o mieszkańców. Gmina Łomża otrzyma 150 tysięcy złotych na oświetlenie przy ulicy Młynarskiej w Konarzycach oraz 250 tysięcy złotych na budowę drogi przy ulicy Bocianiej w Podgórzu. Ulica Młynarska to jest praktycznie całkowicie nowe osiedle. Tu jest około 100 domów, które powstały w ostatnich kilkunastu latach. Z naszego punktu widzenia dobrze, że mieszkańcy przychodzą, ale należałoby zapewnić odpowiednie warunki życia, no, przede wszystkim komunikacji. Najpierw zadbaliśmy o to wspólnie z starostą łomżyńskim. Pozyskaliśmy dofinansowanie na pobudowanie tej drogi z bezpiecznymi chodnikami. Tak, nie było jednak możliwości postawienia oświetlenia w ramach tego zadania i to oświetlenie jest strategicznie ważne. No przede wszystkim należy mówić o bezpieczeństwie. To jest bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców, ale także dotarcia dzieci do szkoły. Drugim takim zadaniem, na które dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jest budowa ulicy Bocianiej w miejscowości Podgórze. Mamy tam symbiozę taką specyficzną, bardzo dużego zakładu produkcyjnego, ale także mieszkańców, którzy tam żyją od lat i tych, którzy się wprowadzają. Należałoby teraz w jakiś sposób dostosować warunki życia i funkcjonowania tych społeczności. Postanowiliśmy pobudować nową drogę, która z jednej strony da odpowiedni, bezpieczny dojazd dla przedsiębiorcy, a z drugiej strony pozwoli na to, żebyśmy ruch wyprowadzili z miejscowości. Naprzeciw naszym potrzebom, które też są artykułowane przez mieszkańców wielokrotnie, wyszedł naprzeciw Zarząd Województwa Podlaskiego. Remonty i przebudowy budynków szkolnych i gminnych to kolejna duża grupa dotowanych inwestycji. O rewitalizacji placu przy Szkole Podstawowej imienia Dariusa i Girenasa w Puńsku, który stanie się częścią kompleksu oświatowo-kulturalno-sportowego, rozmawialiśmy z wójtem gminy Puńsk, której 80% mieszkańców stanowi litewska mniejszość narodowa. Bardzo szczerze i z całego serca dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu, Zarządowi, ale później też dla całego Sejmiku, który zagłosował i ten plac dostał dofinansowanie w kwocie 130 tysięcy złotych. Cała wartość tego placu jest 373. Dokłada się do tego nie tylko województwo podlaskie, ale też i starostwo powiatowe w Sejnach i my jako gmina. A pomysł to po prostu widać. To jest konieczne do wykonania przede wszystkim, ale też jakby to dotyczy całego kompleksu tutaj oświatowo-kulturalno-sportowego, bo jednak mamy tutaj Dom Kultury, mamy jezioro, mamy Orlik, mamy szkołę, mamy liceum ogólnokształcące, warsztaty rzemieślnicze w tym internacie, więc ten plac przyda się dla wszystkich, bo to jest jakby i też centrum miasteczka i całych tych wydarzeń kulturalno-oświatowych. To także to jest dla nas konieczne i jakby powoli zamykamy całą koncepcję. Jak tylko była okazja do województwa podlaskiego zgłosić projekt, udało się i jestem w niebiosach. No. Plac będzie
kostką wyłożone, ale w środku będzie taki zieleniec, nie wiem, kompozycja, to jest krzyż Wiczo, to znaczy tych lotników na samolotach litewskich zawsze to ten jest znak. Szkoła też nosi imię Darusy i Gerenasa, lotników litewskich, którzy zginęli w 1933 roku, lecąc z Nowego Jorku do Kowna. Szkoła ma już 421 lat chyba, jeśli chodzi o oświatę. Oświatę na tym terenie, także tylko cieszyć się. Szkoła jest wyremontowana ze środków unijnych, termomodernizacja, Dom Kultury też. No tak jakby i jezioro Punia mamy niedaleko, no, zamykamy to otoczenie. W tym roku inwestycje samorządów terytorialnych z naszego regionu zostały dotowane z budżetu województwa kwotą blisko 22 milionów złotych. Zarząd województwa podlaskiego udzielił dotacji z funduszy europejskich szpitalowi ogólnemu w Kolnie. W szpitalu dokończony będzie remont oddziału wewnętrznego. Natomiast oddział psychiatryczny zyska zupełnie nowe oblicze i przekształci się w Centrum Zdrowia Psychicznego. Dotacja pozwoli również na zakup sprzętu medycznego. Powiatowy ogólny szpital w Kolnie to kolejny przykład dofinansowania przez samorząd województwa podlaskiego w środki potrzebne na wyremontowanie oddziału i psychiatrycznego, i oddziału wewnętrznego. Te pieniądze pozwolą na poprawę sytuacji w szpitalu kolneńskim. To skok w nowoczesność, to pomoc dla przede wszystkim pacjentom, ale również dla służb medycznych, lekarzy, pielęgniarek, żeby w lepszych warunkach mogli pracować i ratować życie ludzkie i polepszać zdrowie mieszkańców powiatu kolneńskiego i tego obszaru na terenie Kolna. Samorząd województwa poza szpitalem w Łomży, w tym subregionie łomżyńskim, wspierał właśnie szpitale powiatowe. Te szpitale powiatowe to Kolno, Zambrów i Grajewo. I w tych szpitalach podobne kwoty, ponad 5 milionów, były dotowane. Szpitalne oddziały oraz teren wokół szpitala dzięki pozyskiwanym funduszom i dotacjom zmienia się każdego roku. To duże wsparcie finansowe. Na dzień dzisiejszy dysponujemy kwotą prawie 13 milionów złotych, które żeśmy otrzymali na szpital. Dzisiaj konkretnie mówimy o dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 milionów 100 tysięcy złotych, co stanowi kwotę do całości zadania 6 milionów. Pozostałe środki dostaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach tych środków zostanie dokończony remont oddziału wewnętrznego naszego szpitala i rozbudowany będzie i zmodernizowany istniejący oddział psychiatryczny. Dyrektor szpitala ogólnego w Kolnie doskonale zna potrzeby placówki. Kolejna inwestycja to lepsza diagnostyka i wyższa jakość leczenia pacjentów. Dzięki tutaj wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego, które otrzymaliśmy, to jest dokończenie remontu oddziału wewnętrznego, poprawi warunki pacjentom. Przede wszystkim zostaną też zrobione łazienki w każdej sali, zostanie wyremontowana część tutaj, gdzie się odbywają różnego rodzaju zabiegi. Takich sal nie mieliśmy przygotowanych dla pacjentów oddziału wewnętrznego. Natomiast otrzymaliśmy też wsparcie duże na rozbudowę i remont oddziału psychiatrycznego. Docelowo pacjenci oddziału psychiatrycznego będą pacjentami centrum, ponieważ w ramach tej inwestycji zostaną przygotowane pomieszczenia, jak i sale i całe zaplecze na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego. W ramach tych środków też będzie doposażenie pracowni endoskopii w gastroskop i szafę sterylizacyjną, natomiast zostanie uruchomiona poradnia onkologiczna, która działa w tej chwili w okrojonym zakresie w ramach poradni chirurgicznej. Natomiast mamy kadrę, która zajmie się diagnostyką pacjentów onkologicznych. Inwestycja zakończy się w marcu 2023 roku. Jej koszt to prawie 6,5 miliona złotych, a dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie 5 milionów 100 tysięcy złotych. Zarząd województwa podlaskiego przyznał dofinansowanie z funduszy europejskich dla 400 podlaskich firm na sfinansowanie kapitału obrotowego, czyli działalności bieżącej. Otrzymają one 12 milionów 200 tysięcy złotych. To kolejne firmy, które uzyskają wsparcie w tym konkursie. Kolejne dotacje trafią do firm w ramach podlaskiego pakietu gospodarczego. Tym razem ponad 12 milionów złotych z funduszy unijnych dofinansuje bieżącą działalność aż 400 podlaskich przedsiębiorstw. Pozostałe wnioski są oceniane i jeszcze w maju opublikujemy listę następnych firm, które otrzymają wsparcie na kapitał obrotowy.
Nabór stanowi trzecią część podlaskiego pakietu gospodarczego, który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory w ramach tego pakietu przedsiębiorcy otrzymali blisko 210 milionów złotych przeznaczonych na dopłaty do wynagrodzeń, na nieoprocentowane pożyczki, w dwóch edycjach na dofinansowanie kapitału obrotowego i na tzw. bon antywirusowy. W sumie z tych różnych form pomocy skorzystało do tej pory około 11 tysięcy firm. Zawodnicy 12 dyscyplin sportowych zawitają w przyszłym roku do województwa podlaskiego, by rywalizować o mistrzowskie tytuły w sportach halowych. Taką decyzję podjął profesor Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Podejmujemy się organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z myślą o sportowym rozwoju naszego regionu. Badminton, tenis stołowy, zapasy. Rywalizować będą przedstawiciele 12 dyscyplin sportowych. Mamy wśród nich ambitnych zawodników osiągających bardzo duże sukcesy. Organizujemy to dla nich, dla ich trenerów, wychowawców, ale także kibiców spragnionych pozytywnych emocji. Samorządy z naszego województwa są zaproszone do współpracy. Województwo podlaskie w następnym roku będzie gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. Spodziewamy się, że może do nas przyjechać blisko 3000 zawodniczek i zawodników z całego kraju. Chcielibyśmy też jako samorząd województwa podlaskiego, żeby zawody nie rozgrywały się tylko w Białymstoku, ale także w innych rejonach naszego województwa. Także zachęcamy lokalne samorządy do współpracy. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży organizowana jest od 1995 roku. Od 2012 roku ma formułę zawodów w sportach zimowych, halowych i letnich. Poprzednie zawody w sportach halowych odbywały się w województwie lubelskim. W tym roku zawody odbędą się w okresie czerwiec-sierpień w województwie łódzkim. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Artura Grodgera w Supraślu. Wystawa prezentowana będzie od 13 maja do 30 czerwca w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku. Uzupełnieniem wystawy są aneksy z rysunku i malarstwa, pejzaże, portrety, kolaże rysunkowe, poliptyk malarski. Choć jeden dzień pszczołą być, to konkurs plastyczny, w którym mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. O szczegółach konkursu Stanisław Derechajło, wicemarszałek województwa podlaskiego. Zapraszam serdecznie wszystkie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie Choć jeden dzień pszczołą być. Konkurs plastyczny, więc zapraszam. Namalujcie coś ciekawego. Jak byście widzieli, żeby choć jeden dzień przeżyć jako pszczoła? Konkurs ciekawy, nagrody również będą. Serdecznie zapraszam. Przypomnijmy, pracę należy wysyłać do 31 maja tego roku. Liczy się data wpływu do urzędu. Na adres organizatora, czyli Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, kod pocztowy 15 888 Białystok.